Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Darkwood. Moi kochani, powiem wam szczerze, że dawno nie miałem takiego zapasu filmów, jeżeli chodzi o gry. Naprawdę, tak mnie wciągnęło. A tyś kto? Chcesz mnie lać? Nie chcesz mnie lać. No i tu by się przydał wytrych. Dawno mnie żadna gra tak nie wciągnęła. Naprawdę. To oczywiście dobrze, bardzo dobrze. Bo jakby nie patrzeć... Ja mam ogólnie... Ale nie mów o tym nikomu, ale o czym? O czym? Kurde, nie wiem o czym. Zagadałem się, nie zauważyłem. O tych trupach w piwnicy? Spoko, luz, ziom. To nie jest problem. Otworzymy sobie tu szafkę. Dobra, na razie może to odłóżmy tak, gdzie, tam gdzie było. Zróbmy sobie jeden wytrych. Pyk. I otwórzmy szafę. O ile rurek. Maszynka do mielenia mięsa. Ojej, pamiętam tą maszynkę. Coś tu jest. No jeżeli ja mam się dopatrywać takich rzeczy, to ja podziękuję. Muszę pamiętać, że tu jeszcze rzeczy zostały. Tylko o co mu chodziło? Kurde, ja cię mogę zabić? Muszę cię zabić może? Bo rozumiem, że mam nie mówić o tych trupach. Chyba. Będę musiał sobie w postprocessingu potem zobaczyć, co to było grane. O ile nie zapomnę, bo ja bardzo często zapominam o takich rzeczach. Może nie miał mięsa i zaczął ich zabijać. Tak też mogło być. Dobra, idziemy dalej. Już znów mam full ekwipunek. Słyszę was. Kogo słyszysz? Widzę między drzewami. Kim jesteś? To było szybkie. Odejdź. Dobra, idę. O Jezu, nie strasz mnie. Ta gra robi to celowo. Ta gra mnie straszy. I serio, ten las się rozrasta. Grzybów oczywiście nie biorę, bo to nie ma sensu. Martwe szczury, ziemniaki. Ja tu mam jeszcze te dwa albo trzy wyjścia, jeżeli chodzi o przedmioty. Dobra, drewniane drzwi też otworzymy. Tu nic więcej nie widzę oprócz grzybów. To trzeba zapamiętać, że tu są grzyby. Jest tu jakaś mapa? Nie ma mapy. Tu byliśmy, pamiętam, tak? I co, zostawiliśmy coś? Nie. Ej, bo ja tutaj nie widzę dalszego przejścia. Czy mi coś umknęło? Rozumiem, że musimy zrobić łańcuch. Ale w wiosce miała być jeszcze baba z kurami, z tego co pamiętam. Nie ze skórami, tylko z kurami. Ale nie mogę jej znaleźć. Babciu. O, wilku mowa, czyżby? Ikeny widzę. To wchodzę jak do siebie. Brak miejsca. Widzę, że tu jest dużo taśmy. I alkoholu, i krzyżyk. Krzyżyk oblepiony błotem i patykami. Drewniany krzyż, oblepiony błotem i gałązkami. Trochę mu brakuje. Kurde, ale to jest creepy. Dużo rzeczy zostawiam. Pudełko z narzędziami. Nie no, muszę to wziąć. Dobra, metalowa rurka. Poszło won. Drewniana podłoga lepi się od warstw ptasich odchodów oraz piór. Babcia, czy ty mi coś zrobisz? Mapa. Już znana świniarnia. Czyli coś ze świniarnią musimy zrobić. Staruszka patrzy na mnie podejrzliwie. Zaborczo tuli do siebie swoje kury. Chyba cholerniku jeden, nie przyszedłeś po kurki moje, co? Baba przykłada głowę jednej z kur do ucha, mrocząc coś pod nosem. Po chwili się uspokaja. Ja wiele widziałam, ja wojny przeżyła, ale nie takie rzeczy Bóg mi świadkiem. Tutaj nie miejsce dla człowieka, panie. Nie dla kur. O kurde. Plastikowa kurka.
Pieronie, skąd to masz? Gdzie to znalazłeś? Baba wydaje się niespokojna. Kury zamilkły. Czuć napięcie w powietrzu. Matko boska, to Jankowa kurtka. Mój dla niego podarunek. Kurka, przepraszam, nie kurtka. Dla braciszka mojego. Kilka dni temu tak się zbiesił, mówiłam mu, zostań, ty nieuczony, ty się nie znasz. A on nie słuchał i poszedł do tego człowieka. Masz, weź to. Do niego poszedł. Widzisz go? I już nie wrócił. Baba wciska mi do rąk pogniecione zdjęcie. Czekajcie. To nie jest ten lekarz? Zdjęcie doktora, właśnie. To jest chyba ten lekarz. Kobieta cała się trzęsie, kura na jej ramieniu, z trudem utrzymuje równowagę. Tylko wy mi zostałyście, moje siostrzyczki. Zdjęcie drogi. Oj, pamiętam ja ci to miejsce. To już 6 lat będzie, jak byłam tam ostatnim razem. Ta droga prowadziła kiedyś do sąsiedniej wioski. Można było nią dojechać do pobliskiego miasta. Teraz się tam nie dostaniesz. Drzewa wszyściutko pięknie zarosły. Okej, plotkuj. Dzięki Bogu za naszą lochę. Biedactwo wygląda, jakby chore było, ale na moje to zdrowia ma więcej niż my wszyscy razem do kupy wzięci. Tylko dzięki niej mamy co do garnka włożyć. Jeszcze masz kurki. Biedna Hanuśka, postradała rozum. Chłopiej zrobił takie szkaractwo, że psy nawet na widok tego ogon kuliły. Biedaczysko, chłopa spalili razem z chałupą, a dziwolonga zabrali gdzieś. Nie dziwota, wszystkie się ludziska bały. Baba uśmiecha się dobrotliwie, pokazując 3 żółte zęby. Dawno temu to było, ale pamiętasz to jeszcze, kurko, prawda? No, pamiętam na pewno. No dobra. Matko boska, znów ten dziwoląg. Pies go ganiał i te jego skrzypce pierońskie. Kobieta czerwienieje na twarzy i zaczyna krzyczeć. Paszą won mi sprzed chałupy, skurwysynie jeden zajebany. Hej. Czekajcie, ale... Miała baba kokoszkę, wsadziła ją w pończoszkę, hej. Na twój widok baba przerwa nucenie. A czego tutaj? No właśnie, dostałem ten przedmiot? Jakiś? Chyba nie. Kurki. Wanna. Zaraz zobaczymy, co tam gra. Zobaczymy zaraz, co tam gra. Tylko jeszcze muszę ogarnąć... Uuu, to jest zamknięte. O ty, gałganku, ty. Kierownica samochodowa. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Rozumiem, że tam te części możemy chyba do Piotrka ogarnąć. Ruina, przyjrzyj się. Osmolone reszki drewnianej konstrukcji kurnika. Deski, druty. O. Gwoździe i deski. Z tego, jak nie możemy nic ogarnąć. Kurze jajka. Łóżko przeszukaj, też jajka. Jajko, czerwone jajo. Pewnie drogie, co? 35. No dobra, ale nie mamy teraz nawet co ogarnąć. Nie mamy miejsca w ekwipunku. Tragedia. Tragedia, panie, tragedia. Dobra, co tam gra? Nikt nie nauczył się używać drzwi? Nie. Ja tak lubię. Tu jesteś, dziadu. Czym ty jesteś? Przepraszam, już nie będę. Pierunie. Co tam jest? Co tam jest? Ej, zobaczcie tu. Holy moly. O kurde, chcę wejść. Muzyk. To nie moja wina. Wiem, że nie brzmią najlepiej. Moje skrzypeczki, one się trochę popsuły. Już nie będę grać. Przepraszam. A proszę pana, czy pan był w tej chacie? Chacie baby kury? Pan nie bał się jej pan? Odważny pan jest. A widział ją pan. Piękną panią. Ona jest najpiękniejsza.
Przygląda mi się przez szczelinę w oknie. Obserwuję ją, jak zmienia się, pięknieje. Dla niej gram. Żeby była szczęśliwa. No bo chyba nie jest. Baba kura ją zamknęła w tym pokoju. Ona ją więzi. Zazdrości jej. Nie pozwala jej nikomu do niej przychodzić. Nawet mi. A ona bardzo dobrze wie, że podczas ostatniej kupałonocki wyłowiłem z rzeki wianek pięknej pani. Tak, proszę pana, baba kura wie, co to oznacza. O tak, zostanę mężem pięknej pani. Będziemy chodzić nad rzekę, proszę pana. I będę jej grał, proszę pana. Próbowałem ją uwolnić, ale baba kura pogoniła mnie. Zawsze to robi. Szukałem też drugiego klucza u pana Jana, ale teraz, gdy zniknął, nie wiem, jak dostać się do jego domu. Odejdź albo przytaknij. Przytaknij. Taki dobry, taki bardzo dobry. Pan jest jak on. Pan przypomina mi mojego tatę, ale mój tata się zmienił. Proszę pana. Tak, moja mama też. Oni już nie chcą usłuchać. Nie chcą usłyszeć o tym, jak mi smutno. Proszę pana. Ojej, ale ja pana nudzę, prawda? Niech pan nie odchodzi. Niech pan posłucha. Niech pan nie odchodzi. Pod traktora rozlegają się nerwowe chrząknięcia. Może pan mógłby mi pomóc? Przytaknij. Proszę, niech pan znajdzie ten klucz do pokoju pięknej pani. Ma go ona, baba kura. No, albo pan Jan. Pana Jana widziałem ostatnio około studni. Kiedyś bawił się tam ze mną. Rzucaliśmy do studni kamienie i odbijaliśmy się w zwierciadle wody. Robiliśmy wtedy głupie miny. Tata mówił, że żebym tak nie robił, bo mi zostanie. Teraz woda w studni jest wiecznie zmącona. Pokazuje dziwne obrazy. Studnia jest tutaj w wiosce. Może tam go pan znajdzie. On często się tam kręcił. Kręcił się, zaglądał w głąb studni, wypatrywał czegoś lub kogoś. Ja muszę się tu ukryć. Przed babą. Zamknięty pokój baby kury i dziwny chłopiec, dobra. Wejdę do tego, no, tam gdzie ziarno trzymali. Północno-wschodniej części głuchego lasu. Chodzi chyba o Silos. Przyniesie mi pan ten kluczyk, jak pan znajdzie? Ja się odwdzięczę. Proszę pana, ja i piękna pani. Spoko, luz. O Jezu, dalej będzie jąkanie? Nie wierzę. Zdjęcie doktora. To nasz doktor? On też jest taki dobry i odważny jak pan. Pomógł mi, pomagał wszystkim tutaj. Dał mi taką piękną maskę, żeby wyleczyć wszystkie moje choroby. Panu też by się chyba taka przydała. Zdjęcie drogi. Mama opowiadała mi kiedyś o takiej drodze. Mówiła, że podróżowali nią ludzie. Wychodzili z domów i szli nocą. Bałem się tej opowieści. Bałem się, że mama też tak wyjdzie z domu i mnie zostawi. Plotkuj. Słyszał pan o maciorze? Chłopi trzymają nieopodal maciorę. No, świniarni. Nazywają ją matką wszystkich świń. Ponoć jest piękna. No, ale ja jej nigdy nie widziałem. Nie pozwalają się do niej zbliżyć. Przeganiają mnie. Zawsze mnie wszyscy przeganiają. Mały muzyk spuścił wzrok. Może panu by się udało ją zobaczyć? Gdyby udało się panu wejść do środka, to może wziąłby pan dla mnie kawałek mięska? Nigdy nie jadłem świńskiego mięska, a słyszałem, że jest bardzo dobre. Wziąłby pan trochę dla mnie? No, czyli musimy udać się do świniarni.
Muzyk, wyjdziesz w końcu czy nie? Widzę, że nie. O Jezu. Jeszcze na studnia. Kolejna lina. Tylko już nie mamy miejsca do kwipunku, jak zwykle. Ale się wyjąkałem. Mówił mi, że tak trzeba. Mówił, że to pomoże. Nie rozumiem. Notka. Palić w piecu mieszkania ziołową. A, palić w piecu mieszanką ziołową. Przepraszam. Lubczyk rumianek pokrzywa. Chorego trzymać w cieple. Dwa razy dziennie, jedna łyżka z soku z kiszonej kapusty. Nadal nie widzę alegorii co do naszych skrzyń. Widzę, że tu jakaś choroba panuje. I to taka totalna choroba. Co za smród. O kurde. Spalone ciało. Ręce i nogi ma związane łańcuchem. O właśnie, o właśnie, właśnie, właśnie. O to mi chodziło. Tylko co ja mogę zostawić? To jest pytanie do milion punktów. No baterijkę mamy. Nic, nic nie ma. Czyli możemy teraz naprawić studnię chyba. Kurde, oni się wszyscy tu wyrzynają po prostu. Wszyscy się wyrzynają. Nie, no ja mam tutaj więcej niż jeden obchód. Ba, więcej niż dwa obchody. No bo idę cztery nawet. O. Serio, ten Darkwood mi tak wsiadł pięknie. Tak, naprawdę, no nigdy nie czułem tej gry jakiegoś takiego feelingu, jeżeli chodzi o rozgrywkę. A teraz po prostu, no, przychodzę z roboty i tak sobie myślę, kurde. Pograłbym sobie w Darkwooda. Jest to naprawdę ciężka gra, ale jest taka satysfakcjonująca. Nie wiem jak się ogląda, ale... Ale chyba też nie jest źle. Musicie się do niej przekonać ewidentnie. No to jest już taka dosyć starawa gierka, więc... Nie jest aż nadto wyszukiwana na YouTubie. Więc to jest bardzo zrozumiałe, aczkolwiek naprawdę gra jest fenomenalna. Ej, tu chyba po lewej stronie nas jeszcze nie było. No, nie było nas. A nie, ej, to jest to prze... No nie róbcie sobie jej. To jest to przejście, naprawdę? Ale jajca. I to nie kurze. Wydawało mi się, że ta wioska jest znacznie większa. Ona wcale taka wielka nie jest. Już uspokój się, uspokój. Nie dysz, nie dysz. Idziemy do studni. Budujemy studnię. Możemy do niej wejść. Tylko czy ja chcę do niej wejść? Kurde, nie wiem. Wejdę i wyjdę. Zobaczymy tylko, co tam im leży na sercu. Wyjdź na powierzchnię, wejdź. Szukaj. Lary i pochodnie, no tak myślałem. Nic tu więcej nie ma? Nie ma. Czyli dobrze mi się wydaje, tu będzie trochę jebanka. A myślę, że to nie jest czas na to jebanko. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, chodźmy jeszcze po tą jedną rzecz i wracamy do naszej głównej bazy. Myślę, że najpierw musimy zabić tą maciorę. Takie mam wrażenie. Wiecie co, albo nie, dobra. Nie będziemy szli tutaj, czy wracamy do bazy i weźmiemy ten błyszczący kamyk. Myślę, że chyba to jest tylko taki... Taka nagroda dla nas za znalezienie w sumie właśnie tej wioski. No chyba, że się mylę, wtedy będziemy mieć po prostu przejebane. Tak też może być. Teoretycznie mógłbym również pozbierać wszystkie przedmioty, na przykład tutaj do drewna.
I dopiero wtedy to wszystko wynosić. W sumie to nie jest głupi pomysł. Tabliczka. Wyjmij kamień. Ostrożnie wyjmuję kamień. No i znaleźliśmy błyszczący kamyk, świetnie. I po 150, 130. No i super. Bardzo mnie to cieszy. Wiem, że ktoś tam szedł, ale chyba nie. Wracamy do Greydołka. Tu już się, kurde, robi niebezpiecznie. Niestety. I teraz pytanie, jak ja mogę sobie zapewnić względne bezpieczeństwo w nocy? Na pewno nie z tym łosiem. Na pewno nie z tym łosiem. Czy ja Piotrkowi mogę jakieś przedmioty oddawać? Tego nie jestem pewien. Ale spróbujmy. Może Piotrek chciałby coś kupić właśnie z tych dziwnych rzeczy. Piotruś. Zdjęcie doktora. Właśnie, czy ty masz coś wspólnego z tym? Piękne, ale nie widzę na nim Gagarina. Nie widziałem jeszcze zdjęcia bez Gagarina. Gagarin był taki astronauta. Gagarin to był taki astronauta. Człowiek, co poleciał w kosmos. Ja też polecę w kosmos. Piotrek zamyślił się. Może jutro na przykład? Tylko znajdę śrubkę od osłonki. Czy ja z tobą mogę handlować te dyrdy mały, czy nie? Ty miałeś łańcuch. Kabel. Ty masz, chłopie, kabel. Deal? Czy nie deal? Kurde, wykorzystałem na maksa wszystko, co tam mam możliwe. Co mi będzie potrzebne? Części broni. A spawarkę masz? Latarka wojskowa. Zegarek. Nie, nie masz. Niestety nie masz żadnej spawarki. Nie trudno. Lubię elektroniczne i mechaniczne rzeczy. Jedzenie różne takie. Spoko luz. Mamy kabel. Możemy iść do świniarni. Tylko czy ja zdążę dzisiaj? Tego nie jestem pewny. Kurde. Którędy jest wyjście? Tędy jest wyjście? Nie wiem. Chyba nie. Ale dobra. Wyjdziemy tędy. Tutaj już, na tej głównej drodze, już się czuję jak u siebie w domu. Już jest luksus. Po co było skakać, teraz sobie leżysz martwy. Muszę sobie trochę staminy przywrócić. Dobra, 12:30. Mamy jeszcze trochę czasu. Serio, do tej świniarni. Kurde, to jest coraz gorzej. Nie wiem, w jaki sposób mogę sobie pomóc z tym. I nie mamy paliwa już. Chyba nie mamy paliwa. Zaraz jeszcze sprawdzę. Dobra, to. Kamyczki. To sobie połączmy. To sobie połączmy. Matki. Liny. Bandaże możemy zostawić. Rurki. Pudełko z narzędziami. Już to pudełko nie jest potrzebne. Niedobrze. Czy ja sobie właśnie zapełniłem... Tak. Właśnie sobie zapełniłeś cały inventory. Nie ma miejsca. Tu izolację i drut wezmę. Na zaś. Jest 13, mam jeszcze trochę czasu. Z tego co wiem, ktoś mi to wspomniał, że moby... Tak naprawdę dopiero spawnują się o godzinie 24. Jeszcze pułapka to była. Że ja w nią nie wlazłem do tej pory, to jest już dziwne. Chodź. Dawaj. Oż ty gnoju. Dobra, siadło. A, idziemy. Tylko się uleczmy przy okazji. Użyj.
Wolę nie ryzykować już. Idziemy zabić świnkę. O kurde, te hellhoundy się tutaj pojawiały. Ogromne psy, kurde. O, nie jest dobrze. Jak to gówno się tutaj porespiło, to naprawdę nie jest dobrze. Dobra, to był ten kabel. Zróbmy to jak potrzeba. Kable są połączone. Muszę włączyć prąd. Dobra, włączmy ten prąd. Tyk. Do urządzenia podłączona jest masa kabli. Część z nich biegnie na zewnątrz chaty przez drzwi. Na pulpicie urządzenia znajduje się dźwignia oraz czerwony przycisk. Zakres ruchu dźwigni ograniczony jest przez prowizorycznie zamocowaną blaszkę. Na obudowie przypięta jest jakaś kartka. Przeczytaj kartkę. Napięcie ustawić dźwignią. Blokada ustawiona jest na napięcie powodujące krótki paraliż maciory, około 15 sekund. Procedura. Operator dźwigni ustawia dźwignię w pozycji środkowej. Karmiciel daje sygnał dźwiękowy. Operator wciska przycisk. Karmiciel karmi maciorę. Procedurę powtarzać do skończenia karmienia. Pamiętajcie, maciora to nasze wspólne dobro. Nie zrywać blokady. Wciśnij przycisk. Nic się nie dzieje. Przesuń dźwignię na środek. No i wciśnij. To jest ten paraliż, tak? Urządzenie jeszcze działa, ale muszę chwilę odczekać, zanim będę mógł jej ponownie użyć. Nie, nie, to nie będziemy tego marnować. Czy już mogę użyć? Zrywamy blokadę, zobaczymy co się stanie. Dobra, przeczytałem. Usuń blokadę. Usunąłem blokadę. Przesuń dźwignię na dół. Urządzenie ustawione jest na maksymalną moc. Wciśnij przycisk. Odblokowano osiągnięcie zabij świnie. Rozumiem, że maciorki już nie ma. No i chuj. Nie ma świni, nie ma problemu. Z tego co mówili, to ona była morderczą świnką. Więc może to i lepiej? To są prosiaczki jeszcze. Grzyby! Ja ich nie wziąłem ostatnio? No, dziwne, że ich nie wziąłem. I to jest jakieś wejście, tędy jest wejście. Czemu tych wideo nie mogę wziąć? O, trochę świnek. Nie zbliżaj się. O. Dobra. Jadło. Martwy wieśniak. Trochę wideł. Skrzynia? To jest w skrzyni? Zyna, flara, jakieś pierdolety. Dobra. Spoko, luzik. Kolejne drewno. Kolejne deski. Więcej świnek. Ale to kurde jest gnojowica. Pojemnik pełen mięsa. Nie jest zwykłe mięso. Wygląda na mocno zgniłe. O kurde. Ale to była maciora. No faktycznie luksus.
Zebrałem je? Zebrałem chyba. Kurde. Trup przeszukaj. Pistolet nieostrzałowy, bezgrały szaleńca. Czas moje świnki do łóżek się kłaść, mówi mama świnka, gdy noska ma spaść. Lecz wpierw przeliczę prosięta swe. Swe. Oze? Swe coś tam, nie wiem. Czy wszystkie wróciłyście do mnie, nieboże? Nieboze, nie wiem. Jedna świnia, świnka, mała świnka, druga świnka, małe trzy. 59. Tu jest jakaś kartka. 59. Ja mam pod F. Nie, dobra, nie mam. Zrobiłem sobie screena. Pistolet. Pistolet. Bierzemy. Dobra, teraz będę jak Rambo. Tutaj możemy wziąć. Będę musiał to wrócić jeszcze pod kartkę. Bardziej przykład świniarnie. Kurde, tu się tutaj da strzelać. Ale będę jak Rambo. Tuj, bo strzelam. Czy świnie da się zabić, jak myślicie? Jak na uboju. Martwa świnia, mięso. Rzucalne, może być traktowane jako przynęta. No. No nie, nie tędy, przepraszam, pomyliłem się. Dobra. Świnia utłuczona. Maciora była wielka, nie powiem, że nie. Mamy pistolet. Zapolimy na jelenia, żartuję. Ten jeleń to by mnie chyba rozniósł. To mocno. Dodatkowo widzę, że już mamy 30 minut odcinka, tak więc moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram Discorda, jak inne tego typu pierdolety, macie na stronie spookyshiro.pl. Zdjęcie doktora. O matko, znam tego Konowała. Życiowa nie dojda. Felczer, nie lekarz, kurwa. Okan dupy go potłuc. Ale ciebie, towarzyszu, i tak udało mu się załatwić na szaro z tym kluczem, nie? No właśnie, czyli to on był. Brawo, Padlino! Uciszyłeś w końcu to nieznośne świńskie kpilenie. Wilk klepie mnie niespodziewanie w policzek. Już kurwa słyszę te żałosne płacze starych bab i błagania chłopów, by ich ukochany las przywrócił życie tej maciorze. Bieda, ty nie wiedzą, że ich łuka nikt prócz mnie nie usłyszy. Wilk roześmiał się głośno. To miód na moje uszy, Padlino. To mnie uspokaja. Teraz w końcu wyśpię się za wszystkie czasy. Założę się, że spróbują przebić się przez ścianę drzew. O, jaka szkoda, że nie mogę przyglądać się ich żałosnej desperacji z bliska. Padlino, jeszcze tylko jedno. Pozdrów ich ode mnie, gdy będziesz we wsi. Pozdrów ich ode mnie. Wilk sięga do kieszeni, rozdrganą z podniecenia łapą. Wyjmuje z niej jakiś przedmiot i rzuca go na ziemię. Bierz. Ulepszenie hotbaru. Ojejku, jejku. Wyrzuć to. Bierz ulepszenie hotbaru, pewnie. Użyj. Dzięki, wilku. No, weź te widły. Czy ja mogę sobie jeszcze pogadać? Nie mogę. Dobra, moi drodzy, bo już przeginam. Trzymajcie się. Hej, hej.